A ja będę medikiem. Doktor Arkos przyjmuje na służbę. Tak, Arkos med. Arkos medik. Jeszcze jak z tego Team Fortress 2, bo taki wielkim akcentem. Medik! Medik! Ja bardziej myślałem, że ta grupa z Team Fortress 2 pasujesz. Wiesz, ja się zastanawiam, że czy sobie nie ponagrywać trochę TFA Dwójki. Ale nie. Bo ja ci powiem, że ja swego czasu dużo gram w TFA 2. Ja też, ale wiem jak teraz wygląda, bo słyszałem, że kuźwa serwery są zajebane od botów wszystkich rzeczy. No, tak, tak. Boty to najczęściej snajperzy właśnie. Ja robię, bo ja ci cały czas banie wypieprzają. Nie, ja trafiłem na bota, który sobie miał nick i profil zdjęcie tam awatar z nimi tak jak mój. A idioci wyjebali mnie kuźwa z gry zamiast bota. Pewnie to był taki bot, który zmylał. Tak, że po prostu brał link, nie, że nazwę po prostu. Nazwę i zdjęcie profilowe ze Steama i on to brał. Tak. I w ten sposób po prostu bot miał pół na pół szansę, że wywalą tą osobę. Tak. Ale był jeden haczyk. Musieli być w tym samym teamie. Bo inaczej, jeśli ta osoba, która była niejako ofiarą, była na... no wiesz... była atakowana, była w przeciwnym teamie, a bot w innym teamie, to wiadomym jest, że łatwo tą osobę po prostu załatwią, że łatwiej właśnie ta osoba zostanie wybroniona. Dobra. Ja sobie biorę SMG-ka. Kirzy, nie mam pancerza. Broń ważniejsza. Ale nie, podobało mi się tutaj to uzbrojenie dla medyka. Takie eksperymentalne i w ogóle. Naprawdę fajne to jest w tej grze. Tak samo w TF2 mi się podobają pukawki. Dosyć zmyślne i ciekawe. Na przykład wejście smoka. Minigun, który jeszcze wytwarza krąg ognia. Idealny po prostu na wykrywanie szpiegów. Ale też idealny na MVM. No. Po prostu. Uwierz mi, broje, które niby by... na normalnym multiku nie są dobre, tak na MVM są idealne. W ogóle powiem ci też, że ja kilka miesięcy temu skończyłem Fira jedynkę, a jeszcze w grudniu skończyłem Fira dwójkę i trójkę. Tak na luzie. Ja chyba jakoś nigdy Fira jedynki nie skończyłem, a trochę sporo w niego grałem. No. Ale musimy też sobie Fira trójkę ograć. O tak. Zwłaszcza, że na koopie są bardzo ciekawe. Bardzo. Bo jedna osoba staje się Pointmanem, a druga Paxtonem fotelem. Fetelem. Tak, tym jego bratem to jest w teorii. Nie? Tak. Ja wiem, fabuła Fira z tym to jest tak, kuźwa, pogmatwane. W ogóle powiem tak, o ile w pierwszej części wszystko jest całkiem niezłe, bo fabuła jest tam faktycznie, bo dowiadujesz się tego z... między innymi z sekretarek automatycznych i z komputerów, i jest to ciekawe. Tak, w dwójce i trójce fabuły jest jak kot napłakał. Zwłaszcza, że ani razu twórcy nie tłamszą się o to, jak wytłumaczyć to, że żołnierze repliki działają, mimo że Paxton Fetel nie żyje. Albo już w ogóle w trójce jest tak, że Paxton Fetel żyje, ale replika go atakuje. No. I że w ogóle mają umiejętności parapsychiczne. Czy tam paranormalne. Chyba był dodatek do Fira 2, jakiś tam Origins, Reborn.
A Reborn, no, Reborn. Jakoś tak, gdzie chyba się no, patrzę miało. Że nagle jakimś cudem do jednego z żołnierzy repliki przemawia Paxton Fettel, potem nagle okazuje się, że znajdujemy Paxtona Fettela i niejako stajemy się nowym naczyniem. Z tego co czytałem, to ale jest jakieś... są też dwa, co ciekawe, są jeszcze dwa dodatki do Fira, jedynki, między innymi Extraction Point i Perseus Mandate. Ale najlepsze. One są niekanoniczne. Słyszałem, że... Tak gdzieś czytałem. To teraz poszukałem sobie. Że niby to z tym Rebornem to jest jakby inna kuźwa linia czasowa. Ale tak... wiesz co jest najlepsze? Dodatek ten jest znacznie lepszy od podstawki. Co jest najśmieszniejsze. O ile... podstawka jest do dupy. No może nie do dupy, bo ma parę fajnych, ciekawych momentów. Tak... tak dodatek jest on kilkakrotnie lepszy od podstawki. Ja czekać. Mimo, że trwa mniej więcej godzinkę, tak. Takie jedno nawet posiedzenie. Poniżej godzinki. Takie no. Jedno to solidne posiedzenie. No. Ale jest to znacznie ciekawsze. Ale ja się nigdy nie odważyłem tej gry tknąć na wyższym poziomie trudności. Mimo, że u browarka, mimo, że browarek gadał, że nawet grając na najwyższym poziomie trudności w Firze 1 można się dobrze bawić. Jak ktoś jest masochistą, to wtedy tak. No. I że nie jest to aż tak ciężkie. Pojawią się. Magnifique. You were this round MVP, as they say. Nice. I like the dark down here. No. Ale naprawdę powiem ci, że mimo wszystko Killing Floor, mając tyle lat na karku, jest nadal szalenie grywalny. No, to przyznam. No. Jak się go tak przyrówna do innych gier, to jest to gra nadal interesująca. I dalej bawi jak powinno, da? No. Bo to jest taka prosta gra. Weź chyba Killing Floor sobie na prostotę. Masz tu, masz falę, masz no, alienów. Masz broń, masz wrogów i wiesz co masz robić. Po prostu. Bez zbędnego pierdzielenia. Weź tam jakieś zbędnej fabuły, chociaż się coś, po prostu się baw. No. Czysty fan. Nic więcej. No. A jeszcze dodatkowo muzyka heavy metalowa dodaje tutaj po prostu animuszu. A ja uwielbiam naprawdę heavy metal. I bo w ogóle rocka lubię słuchać. Nie mówię tu o rocku Alonie, chociaż on też bardzo fajnie gada. O, jak materiały? On chyba tam jakieś, no ostatnio chyba coś tam zaczął robić materiały, gdzie jakieś tam komentuje jakieś tam filmy, nie powiem, to je, czasem jego komentarze są, wiesz, warte posłuchania. No. Kuźma, złapał mnie ten jeden Z, już myślałem wciskać tam, wiesz, V, aby zrobić mu skolba, tylko zacząłem strzelać. Ja też miałem, także jak mnie złapał... To po prostu akurat jak miałem strzelić, to mi namierzyło na niebie dostał. No, taki gościu wiedział, że właśnie pierdoli, bo odskoczył. Co się dzieje? To tak ziemia trzęsie? Nie wiem, kuźwo. Ja na początku myślałem, że ta syrena u mnie jest alarmowa. Ja na początku myślałem, że tę syrenę u mnie słychać. Bo czasami u mnie syrena potrafi być kilka razy na dzień. A co? Komisariat? Czy co? Nie wiem. Ty w ogóle wiesz, co mnie najbardziej rozwala? To no. Pamiętasz to te nasze... Dobra, ja to załatwię. Tak. To ja mam wrażenie, że ja kurde przewidziałem to, co się stanie w Warszawie.
Że komendant policji, kurde, se pierdyknie w gabinecie z granatnika. Mówiwa, to nie, to w ogóle, jak ja o tym słyszałem, to myślę, ja pierdzielę. No. A potem ja się tak zastanawiam, ty kurna, co jeśli ja przewidziałem, kurde, to co się stanie? Ty, ale to ma, kurde, sens! Ja mówię, dobra, ja to załatwię, wydupcą se pod nogi, a potem kilka miesięcy później komendant policji se wywala z granatka. Ciekawe, że nikt... Ja zastanawiam, czy ktoś... W ogóle zastanawiam, skąd ty nawet po tym granatniku, co jakiś... Popierdoli skądś granatnik, czy co? On ponad dostał to od Ukraińców. Ja to biorę. Nie wiem, nie wiem. Wyjść z tym, nie wiem, gdzieś na bezpieczny obszar, nie chuj w biurze. Mi się wydaje, że to było mniej więcej tak, że... mi się wydaje, że cała rozmowa przebiegała w taki sposób. Panie komendancie, co pan robi z tym granatnikiem? To niebezpieczne. Proszę się z tym ostrożnie obchodzić. Spokojnie, ja to załatwię. Z jakiej paniki nikt nie ucierpił, bo wtedy to w ogóle byłoby właśnie... Ale naprawdę, to jest najdziwniejsze. Że kurde, no, gość się wydupił z granatnika. To jest cię w biurze. I poza tym, że gość z tego żywo wyszedł. No. To jest Polska. No. Dopierw się z granatnika w biurze, to kurde przeżyjesz. Ale kurde, złapiesz grypę czy coś, to nagle umierasz. Tak. Okazuje się, że cię zabija służba zdrowia. NFZ, który każe ci czekać na wizytę 18 miesięcy. Kurde, no, napady, pobicia? Zabijacie NFZ! Ty, ale powiem ci, że jak ja słyszę bardzo szybkie bity z gitary, takie ty, to ja dosłownie to nagle zrobię ostry metal. To tobie się chyba podobała muzyka, jak się czekać Monsunem z Metal Gear Rising. Tak. Ty wiesz, że ja kurde aż miałem ochotę odwalić metal i kurde grać się na niewidzialnej gitarce. Ba, nie tylko przy tym, przy utworze z jednym DMC Devil May Cry, jak było z tym, jak zdobywasz nową broń, też było kurde taka gitarka i kurde mi aż wchodził metal. A jak mój brat wiedział, że ja odwalam metala, to takie, nie pajacuj. Ale w ogóle ja też słuchałem sobie utworu z Ace Combat 7, Daredevil, jak ja nagle zacząłem chóra odwalać. Ja takiego chóra odwalałem. Takie... Kurde, wgniotłem biednego pełzacza do podłogi. O kurde, i znów ktoś pierdyknął. Ja się zastanawiam, czy my nie jesteśmy przypadkiem w Polsce. Być może... Nie wiem, ta syrena byś mi znajoma. No. Silent Hill. Kurde, telefon dostałem. Tak? Dobra, zaraz przyjdę, bo akurat jestem lekko zajęty. Dobra. Okej, jakoś dałem sobie radę jedną ręką. Gruzek nie zostało do końca. Muszę bardzo szybko polecieć na dół za chwilę. Bo muszę pomóc serek robić. No. Boże, nie, to bardzo źle zabrzmiało. Siri.
Czekaj. Trzeba szybko się... No to trzeba szybko zakończyć to. No. Dobra. Szybko dojdę tam. Do... No idziesz? Dobra, dawaj. Zasuwaj, kobieto, dochodź, no. Dobra. Bez kojarzeń, bo zabiję. Rokieta sanitariusza! Dobra. Dron kupiony, więc można się bawić. Dzień dobry. Dobra. About to shut the pod. Team check. How's everyone? Maintain the area security. Jezu, dzięki! Spoko, dawaj na strefę, już drona podstawiłem tam. Kolabor! Już podstawiłem drona, albo kto mi wie, a nie jest dalej, dobra. Mamy też, kupiłem nie drona, spokojnie. Kolabor! Podstawiłem drona i od razu lecę do ciebie zobaczyć. Jednak M4 z granatnikiem się przydaje zawsze. Bawię się w komendanta policji! Nie, ale RPG jest fajne. Mam nadzieję, że do szkoły policyjnej. Nie ma co. Mam nadzieję, że do szkoły policyjnej nie chciałeś. Mi pod lupę! Ci krzyżu to lecza nie zabija. Znaczy się ich zabija. Ale nas nie. Rozdupcyło Flash Panda. No ho do pana, no ho! Bum leży, kozak w necie pizda w świecie. Fajnie! Dobra. Przeładowuję. Wydupcyłem mu. Dobrze. Dobra, możemy jeszcze trochę stąd odsunąć. Dobra, został ostatni. Holbor! Jego rozmasowało. Rozmarowało, a nie rozmasowało. Ej, ja znowu mam za dużo zabój, stary. Co się dzieje? Nie. No wiesz, no, zawracają mi dupę. Kurde, nie stać mnie na karabinek. Hantek. A jak się kasę rzuca? B. A to 2000. Oddam ci to, co mam. Masz 100 ode mnie. Okej. Okay. Niestety, kurde, nie stać mnie, a ta rakieta sanitariusza jest fajna. Dobra. No nic, przeżyję. W kolejnej fali kupię. Zabij więcej, teraz moje chcę ich więcej zabić. Ja tu stanę z boku. No. Ale fajnie to wygląda tak tutaj. Jak mamy tyle tych trupów. No patrz, tak piękny widok. No, tak można tą grę ty uwielbiasz materiał przed i po? To ja też. Przed, czysto, po. Uczyję temu, kto mi sprzątał. Kiedy organizujesz domówkę. O. Kurde, przydałaby mi się jakaś PM-ka, ale dobra, walić to, damy radę. Pobawię się w komendanta policji dalej. Ja, bo jak chcesz, ci mogę MP7 oddać, którą właśnie podniosłem. Ups. Chcesz, ci mogę tam MP7 oddać. Another explode. Ups, mąż wryj.
No, w ciebie wjechał! Jak Niemcy w 39! Dobra. Właśnie oddam, o, 10 poziom sanitariusza. Dobra, dzięki za MP7. O, w ogóle pistolety maszynowe MP7. Jeden z najlepszych pistoletów maszynowych typu PDW. Niemieckiej produkcji. Dosłownie to jest nowa wersja pistoletu maszynowego od twórców MP5. To jest całkiem co innego. Idealny taki. No, w ogóle jest to broń niby o układzie bezkolbowym, ale z rozkładaną kolbą. Broń idealna do walki właśnie w budynkach na krótkim dystansie. No, w ogóle dzięki temu, że ma ona układ taki jakby bullpup, albo taki uzykowy, bym powiedział, to możesz wepchnąć znacznie dłuższą lufę. Bawię się, kurde, w komendanta. Nie ma mamu! Mam empty. Ale widzę, jeśli będzie stać się na tą twoją grę z broni, którą chciałeś. Chyba, ty masz prawie 3000, mordo. Bogaty jesteś. No. Jestem bogaty, bo mam 2 gnaty. Tak kiedyś mój kumpel gadał, śpiewał. Jestem bogaty, bo mam 2 gnaty. Ja tylko sobie pouzupełniam wszystko i... Dobra, pancerza nie będę sobie naprawiał. Ja to kopsz... Bo chcę ten karabinek. A. To jak możesz, to kopsiesz mi stówę? Ach. Jak możesz oczywiście, jak nie to nie. Dzięki, bo proszę. Dzięki, bo akurat ten 16 sobie ulepszy i... Ty, ale skinek mam do tego karabinka. Te, no kurwa, taki czerwony, służba zdrowia. A. Służba zdrowia. O tak. Dobra. Można pominąć. Kurde. Dobra, nieważne. Nieważne, nie było. Dobra, jedziemy. Dostał, kurde! Ale nie ma co, sanitariusz z serpegiem, tego jeszcze nie grali! A co cię boli? Ręka, to jeb. Nie masz ręki, cię jeszcze nie boli. O, ale nie, ja kocham jak te flaki tu latają. To jest tak piękne, tak miodne. O, w jakiej grze są takie rzeczy. Chociaż pamiętam, że w Trepangu 2 jest coś takiego, że widać flaki wrogów. To jest bardzo fajne. Baby. No. Zresztą ja oglądałem twój film z demówki Trepang 2. No u ciebie też, skąd podpierdoliłem pomysł na grę. Wiem, nawet to powiedziałeś. Tak. To się przyjechało, ja się jestem szczery, powiem prosto, tylko to podpierdoliłem tu mam. Zamknij ryj, kobieto. O tak. Leży. Był grubas, nie ma grubasa. Ale nie ma co, mamy przynajmniej kilka serii, które możemy sobie na spokojnie ograć. No. Między innymi właśnie ten Dead Space, trójka, Fear trójka. Kurde, same tam... trójki. Tak, ale to trzeba powiedzieć, same trójki. Dobrze, że Mass Effect 3 nie ma koopa. Jakoś próbowałem kiedyś Mass Effect grać, ale jakoś za bardzo mi nie wszedł. Ja ograłem wszystkie 3 części. Ja dosłownie
wszystkie trzy części wziąłem, przeszedłem. Ja próbowałem chyba w jedynkę albo w dwójkę grać. Jakoś tak miałem, jakoś... Ja grałem jedynkę, dwójkę i trójkę, edycję legendarną. Kurde, tak mi się przyjemnie w to grało. Owszem, na początku... Ja mi nie przypadło, ale nie hejtuję. Powiem tak to. No. Powiem tak, ja na początku nie lubiłem tej gry, ale jak przesiadłem do niej, to moje zdanie się zmieniło. Mnie jakoś po prostu nie wciągnęło. Dałem tej grze po prostu szansę normalnie, takie wiesz, typowe fair. Tak, każdy jakoś mi nie przypadł do gustu, no i tyle. I to powiem, po prostu na tym się skończyło i koniec tematu. Tak. Jak wyrąbało w powietrze. Całą grupę nara wzięli. Te flaki! Nie, to jest piękne. Nie, ja nadal będę zachwalał tą brutalność w tej grze. Tak wiem, jestem chory. Dzięki. Spoko. Trochę się niech tu naroiło. No i na długo. Naroiło. Nie, ale ja naprawdę jestem szczęśliwy z tego, że rok temu na PGA spotkałem Roka. Serio. Wyobraził ciebie, jaką miał kiedyś obrażał innych. No. Tak! Jezu, jak ja oglądałem drugą, trzecią część, to ja dosłownie kiszę za śmiechu. No, obrażę każdego. No. To było tak dobre. Ja pamiętam, jak wielu youtuberów to oglądało. Tak, dużo osób komentowało. Wiesz, takie były nawet filmy, jak oglądałem kogoś, kto oglądał film Roka. Nagle jakiś... był tego taki wysyp. No chyba się nikt nie spodziewa, że Rok z takim contentem ci wyskoczy, jak on wiesz, on głównie znany przy grach. Ale to było tak świetnie zmontowane, mnie najbardziej rozwalił. Jak w pewnym momencie Rok powiedział coś takiego, kurde, w ten sposób... Mineta, w ten sposób to możesz odbierać poród! Krowy! O wiesz, oni... Tak, nie, to było prawda, dobry materiał Roka. No. Potem tak czwarta, piąta już nie była taka zabawna. Znaczy się nie było to złe, ale już się to przejadło. O. Potem jeszcze było, że Rok chwali, ale jakoś to się już nie przejmowało. Wiesz, nie, bardziej gdyby się to skończyło na właśnie na tych trzech, to by to w zupełności wystarczyło. Ja czym kto jest bossem? O! Flash Pound King. Znowu! To tu będzie szybkie. Zostawić szybkie takie, że go rozwalimy, czy to, że on nas rozdupi? Gołujemy! No, a podstawiam tylko, a trzymam go tam, gdzie jest ten dron. To jeszcze tam chyba więcej. Kurde, gdybym jeszcze trafiał! Stary mnie bije! Dobra, teraz zasypam granatami jak mogę. I się wyleczę. Ma lała! Miał lała! Dup! Kurde! Kurwa! Ty, ja odmokę tam widziałem! W suficie! On ma lała! Nie miał lała! Ja po prostu granatnikiem strzeliłem! Nie po imprezie! Wyleczyłem nas, kurde! I znowu, oczywiście... głównie ja! Ja pierdzielę, ja tylko mistrz medycyny.
A komandos, 17 poziom. Sanitariusz, 11, mistrz przetrwania, 11. Oj, przepraszam, ktoś mnie wspomina. Rakieta sanitariusza. Najpopularniejsza broń, oczywiście M16, to jest dobry gnat. No, z granatnikiem, chociaż jest to bardziej broń dla destruktora. A? No. No, ale chyba pana se radzi. Dobra, mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górze, komentarza, subskrypcji. Nie zapomnijcie grzmotnąć dzwona. Tyle, tak. Cześć i do następnego. Strzałeczko ludziska, ze mną był smutny. Na razie. No. No i fajnie, 4 materiały.